Dobra, teraz chciałem przedstawić drugą część testu. W zasadzie to nie będzie test, to postaram się nim troszeczkę polatać w trybie trzymania pozycji. Boję się trochę w trybie sport, ponieważ mam tu trochę sprzętu, kamerkę. Jakby się coś działo, to nie jestem w stanie go utrzymać. Dobra, no to może przełączmy go w tryb wstrzymywania pozycji. Ok. I teraz polatamy troszkę. Przepraszam, ale... O. Jak widzicie, sprzęt całkiem szybko się porusza. Tutaj staram się jedną ręką i drugą jakoś tym operować. Jeszcze wam nagrywać. Spróbujemy teraz się wrócić. O, patrzcie na to. Trochę go tu znosi na lewo. Może dlatego, że jest wiaterek. I jeszcze do przodu próbujemy, pełną parą. Dobra. I zrobimy jeszcze, mam nadzieję, że widać, już jest ciemno. Ale mam nadzieję, że spróbujemy jeszcze wrócić za nim. Z pełną parą. Ale to się boję, bo za nisko lata. Jak widzicie, no to jest bateria 3S, no tak... Widzicie, całkiem daje sobie radę ten Multistar 10C. No jestem w stanie tutaj jeszcze wam pokazać na monitorku, jak to wygląda. Może się uda. Dobra, teraz zrobimy sobie powrót do domku. Teraz wróci sobie do domu i zaraz zrobimy jeszcze test, test z misją, z planowaniem misji. Pokażę wam, jak to wygląda i to będzie ostatni test. Jeszcze zobaczymy, jak on nam tutaj wyląduje. Może się rozbije, będzie fajny filmik. Wszyscy powiedzą, o, w końcu coś ciekawego, a nie jakieś tam latanie. Nie, no miejmy nadzieję, że nie. Nie chce mi się już go składać. Dobra, teraz zobaczycie coś ciekawego, bo tak jak widzieliście wcześniej, w poprzednim teście, tutaj mamy ten kamyk, a nowym jego punktem startowym było to miejsce, tak? O, tutaj troszeczkę silniki wariują, ja może rozbroję go. No widzicie, teraz ten metr idealnie, on się tam ustawił, tak? No, jest w porządku. Dobra, no to przechodzimy, żeby nie zanudzać do trzeciego testu.